22 tysiące złotych czekają na projektantów, którzy przygotują zwycięski pomysł na rewitalizację ulicy Krętej i fragmentu ulicy Podgórnej. Konkurs ogłosił niedawno tczewski ratusz. Aby ubiegać się o nagrodę, należy opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania dwóch terenów położonych na Starym Mieście. Całość ma sprawić, że po zmianach ma być to atrakcyjne miejsce służące różnym miejskim celom. Oczekujemy na projekty profesjonalne jednak. Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny zgodnie z wszelkimi przepisami wymaganymi dla konkursów architektonicznych. Jest to zadanie, które lokujemy w projekcie rewitalizacyjnym i w efekcie tego konkursu chcielibyśmy otrzymać koncepcję, która by pokazała nam najciekawsze zagospodarowanie, ciekawe, interesujące, być może zaskakujące, ulicy Podgórnej i ulicy Krętej. W każdym razie z rozwiązania, które zamierzamy wdrożyć w przyszłości i stąd nasze oczekiwanie, żeby to było coś, co się spodoba mieszkańcom, co będzie w dalszym ciągu wzbogacało Stare Miasto. Jakieś konkretne oczekiwania dotyczące konkretnych funkcji? My żeśmy określili warunki w tym konkursie, ale one są bardzo ogólne. Oczywiście są to przestrzenie publiczne, są to przestrzenie, w których chcemy, żeby oprócz funkcji komunikacyjnej, gdzie mamy w przypadku Krętej, to praktycznie są schody, tak? To jest przejście piesze, w przypadku Podgórnej rozważamy ewentualne ograniczenie ruchu, ale chcemy, żeby projektanci też nam coś ciekawego zaproponowali i prawdopodobnie na podstawie tych koncepcji będziemy dalej rozważać, jak te miejsca mogą funkcjonować. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl. Wcześniej podobne konkursy stosowano, gdy szukano pomysłu na fontannę na Suchostrzygach. Także pomysły projektantów mają być wdrożone w życie. Ratusz ubiega się o środki na rewitalizację tych rejonów miasta.